witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika. W dzisiejszym odcinku przed Wami przedstawiam Wam odcinek pod tytułem Gastrofaza. Będzie to taki nowy odcinek, który sobie gdzieś tam podpatrzyłam za granicą. Trend mukbangów już wchodzi do Polski, ale ja stwierdziłam, że to troszeczkę urozmaicę. W tych kopertach, które są tutaj rozłożone, znajdują się pytania. I te pytania zadawali się na moim Instagramie. Myślę, że wybrałam takie najciekawsze, na które możecie poznać odpowiedzi. Te koperty przyporządkuję sobie do jednego talerza z jedzeniem. Czyli tak naprawdę będę musiała skosztować tutaj wszystkiego. Także jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawicie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic Was nie ominęło. Zaczynamy! Ja jestem głodna, przyznam się Wam, że jeszcze dzisiaj nic nie jadłam i bardzo chętnie tutaj wybiorę sobie coś pysznego do jedzenia. Zacznę może od takiej rzeczy, która może ostygnąć i będzie to pizza. Moja ulubiona pizza z ricottą. Może teraz nie wygląda ona aż tak apetycznie, ale naprawdę jest dobra i jest to moja ulubiona pizza w Krakowie. Zaczynamy z grubej rury. Kiedy ślub? Wszyscy czekają na jakąś relację. Moi drodzy, skosztuję najpierw, zanim Wam na to odpowiem. Jezu, uwielbiam ricottę. W ogóle ser ricotta to jest mój ulubiony. I mega dobrze się on tutaj komponuje z pizzą. Serio, to jest sztos. Jeżeli chodzi o ślub, to my tak sobie rozmawiamy z Karolem, kiedy mogłoby to być. Zakładaliśmy, że nawet mogłoby się to wydarzyć w tym roku. Bo my jesteśmy takimi osobami, że my naprawdę moglibyśmy ten ślub zaplanować w 3 miesiące, wyjechać gdzieś, wziąć ślub za granicą i to by nam pasowało. Ale jednak ostatnio więcej o tym rozmawialiśmy i chyba wolelibyśmy też zrobić za granicą. Ten plan się nie zmienia. Ale jednak tak na spokojnie, żeby tak fajnie to zaplanować, też nie spieszyć z tym, celebrować te zaręczyny, to narzeczeństwo, a niekoniecznie już od razu stawać się żoną i mężem. Nie znam jeszcze dokładnej daty, bo jej jeszcze nie mamy, ale wydaje mi się, że raczej to nie będzie w tym roku, a może w przyszłym. A jestem ciekawa, czy tak obstawialiście. Czyli na przykład część z Was myślała, że to będzie już teraz i już teraz będziemy planować ślub i jeszcze na przykład będzie z tego transmisja live. Bo jednak część osób pyta, czy będzie to nagrywane, czy będziemy nagrywać przygotowania i tak dalej, i tak dalej. Ten temat ślubów jest taki, jeszcze na przykład się z kimś dopiero co zaczynasz spotykać. To każdy się pyta Ciebie, kiedy będziesz w związku. Później jest takie coś, dobra, ale kiedy zaręczyny? Jak już jesteś ze sobą dłużej, to potem kiedy ślub i potem będzie kiedy dzieci. Więc może wstrzymajmy się tak chwilkę i faktycznie ten ślub myślę, że będzie spoko, jak będzie na przykład za rok. Wypowiadam się trochę też za mnie i za Karola, więc też tutaj musicie się zapytać Karola, ale tak jak rozmawialiśmy, to myślę, że taki byłby idealny termin, ale też jeszcze nie jest to pewne na 100%. Chyba postawię tym razem na ogórki. Fun fact, mega lubię ogórki kiszone i naprawdę je lubię i czasami sobie jem po prostu same ogórki kiszone. Albo robię sobie miksturkę serek wiejski z pokrojonymi ogórkami kiszonymi na śniadanie. Lubię, polecam. Jak poznałaś Zdzisa? Zdzisa to moja przyjaciółka, już ją mogliście widzieć na filmach. I Zdzisa poznałam w sumie w śmieszny sposób, no taki bardzo naturalny, ponieważ my się znamy już 6 lat. Poznałyśmy się na początku naszych studiów, ponieważ byłyśmy razem na roku. Taki tutaj początek, wstęp. Jadliście kiedyś ogórki kiszone z Nutellą? Ja jeszcze chyba nie próbowałam takich miksturek i takich ciekawych połączeń. Mam coś takiego, że na przykład nie wadzi mi zjedzenie czegoś słonego i zaraz potem czegoś słodkiego, albo na przykład przegryzanie słodkim czegoś słonego, jeżeli na przykład obie rzeczy lubię, to mi się wtedy nie wadzi. Ale może jednocześnie zamaczając, to już nie byłoby to zbyt dobre połączenie. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o Zdzisę, poznałyśmy się właśnie na pierwszym roku studiów. Na początku się nie lubiłyśmy. Miałyśmy taką paczkę znajomych i wszyscy razem się spotykaliśmy i tam byli też jacyś tacy nasi koledzy i ja i ona lubiła się z tymi kolegami, więc musiałyśmy spędzać razem czas, ale tak naprawdę zdziałałyśmy dla siebie tak trochę tak, że no po prostu nie lubiłyśmy się na początku. I dopiero później, jak już trafiła się jakaś impreza, nie było koleżanki jeszcze innej Zdzisy, ja tam nie miałam za bardzo też towarzystwa i byłyśmy tylko tak jakby we dwie tylko z dziewczyn. Wtedy zaczęłyśmy więcej rozmawiać i wtedy też się okazało, że mamy dużo wspólnych tematów i tak naprawdę wtedy tak się do siebie zbliżyłyśmy i na drugi dzień już umówiłyśmy się na kawę i później już tak jakoś poszło, że umawiałyśmy się na nocowanie, razem siedziałyśmy na studiach i się już zaprzyjaźniłyśmy i tak przyjaźnimy się do teraz, czyli już w sumie ponad 6 lat. Jeszcze ogórków strasznie. Śmiałyśmy się później z tego bardzo ze Zdzisą, bo i ona powiedziała, że bo ja wtedy miałam brązowe włosy, a ona była blondynką, a teraz się trochę zamieniłyśmy, że ona ma długie brązowe włosy, a ja mam właśnie blond, swoje już troszeczkę krótsze. W każdym razie, za każdym razem była taka gadka, no nigdy się nie polubię z tą blondyną ona, a nigdy się nie polubię z tą Weroniką, jakoś tak? A później się zaprzyjaźniłyśmy i do tej pory to wspominamy, że tak naprawdę czasami faktycznie jest tak, że się z kimś nie lubisz na początku, a później się z kimś mega możesz zaprzyjaźnić i to są takie przyjaźnie długoletnie. Dajcie znać, czy wy macie taką może przyjaciółkę, z którą na początku też się jakoś tak nie polubiłyście, a teraz się przyjaźnicie. Drugie pytanko za nami, teraz lecimy szybko do kolejnego. Były ogórki kiszone, to może teraz sushi. Mega lubię sushi i od przyjazdu Hawaii jeszcze nie jadłam sushi, nawet próbowałam zamówić, ale pani powiedziała, że już jest zamknięte i jakoś tak nie było mi po drodze, więc jestem bardzo ciekawa teraz, jak to będzie smakowało, bo to jest moje ulubione sushi. Fun fact, jedyne sushi, jakie mi smakuje, to właśnie z krewetką w tempurze albo w ogóle cała rolka w tempurze. Wtedy mogę zjeść, a inne za bardzo nie lubię. Też nie przepadam za surowymi rybami i tak samo za łososiem. Średnio lubię, ale większość właśnie sushi, jakie można zamówić, to jest właśnie przeważający łosoś. Czy znasz chłopaka Marty? Zawsze rodzice mówią, nie mów z pełną buzią. Trochę ten odcinek temu zaprzeczało. Tutaj będę sobie trochę jeść i też trochę do Was gadać.
czy znam chłopaka Marty? Poznałam. Nie będę wam tutaj więcej mówić, bo też wiem, że to jest też prywatność Marty, więc nie chcę za bardzo tutaj się rozgadywać, kto to jest, albo nie zdradzę wam tutaj żadnego takiego sneak peeka, ale tak, poznałam i uważam, że się bardzo pasują. Ale w sumie ciekawe, od czego to zależy, że na przykład my lubimy jakieś jedzenie bardziej. Wydaje mi się, że to jest coś, czym nas karmili też nasi rodzice, jak byliśmy mali. Na przykład coś nam podpasowało, coś nam nie podpasowało. Smaki mi się zmieniły, bo niekiedy rzeczy, których nie lubiłam w dzieciństwie, już teraz lubię, ale i tak w przypadku jakichś różnych ryb czy danego mięsa, to chyba nigdy się do tego nie przekonam, tak mi się wydaje. Teraz postawię na coś słodkiego. Jestem bardzo ciekawa, jakie pytanko się za tym kryje. Może to będzie na przykład jagodzianka. Wziąć potem fioletowe zęby, ale to trudno. W ogóle te jagodzianki kupuję w takim miejscu, które poznałam niedawno, ale totalnie się w nim zakochałam. Jest to taka kawiarnia i mają też jagodzianki, które wypiekają na miejscu i są zawsze cieplutkie, jak przychodzi się po te jagodzianki. Czy masz plany odnośnie podróży? Nie chodzi o wyjazd z ekipą. Jeżeli chodzi o podróże w ogóle w tym sezonie, to będzie ich dużo i się już nie mogę doczekać, bo mam zaplanowane odwiedzenie takich miejsc, o których zawsze marzyłam, żeby tam pojechać. I jeżeli chodzi o podróże na moim kanale, też będą się przewijały. Mam już w planach taką serię, która na pewno będzie serią na moim kanale. Wymyśliłam sobie coś takiego, że będę... Kurde, no nie wiem właśnie, czy zdradzać, czy nie zdradzać, bo to będzie w sumie kolejny odcinek chyba, który wy będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Mam nadzieję, że wtedy się wyrobimy z montażem. Mam już zaplanowaną jedną podróż. Mogę wam zdradzić, że to będzie podróż do Budapesztu. Nie powiem wam jeszcze z kim i nie powiem wam na jak długo, ale do Budapesztu i też do innych miast. W ogóle odpowiedziałam na nim, coś zjadłam, ale nie, ta jagodzianka jest super. Możecie mi też w komentarzu pisać, czy właśnie czekacie na taką serię, czy pokazywać wam więcej podróży. Jeżeli macie jakieś miejsce, do którego bardzo chcielibyście mnie wysłać, czy na przykład coś, co mi polecacie, żebym odwiedziła i wam na przykład nagrała jakieś rzeczy z tamtego miejsca, to koniecznie piszcie mi i proponujcie mnie w komentarzu. Ostatni gryz to był, bo jest jeszcze mnóstwo jedzenia. Nie martwcie się, to się nie zmarnuje. Wszystko później zostanie dojedzone. Była pizza, było coś słodkiego, może teraz coś takiego mniej dobrego. Nazywa się to patisony. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. Są to takie mikrodynie i one są jeszcze czymś nasączone. Nie będzie mi to raczej smakowało. Smakuje to trochę jak ogórek kiszony, tylko takie dwa razy gorsze. Takie w jakiejś takiej zalewie, ale no jednak ogórki kiszone są zdecydowanie lepsze. To jest takie średnie. Najpiękniejsze miejsce, w jakim byłaś? Wydaje mi się, że do tej pory najpiękniejsze miejsce były Hawaje. Serio. Od gimnazjum zawsze marzyłam, żeby pojechać na Hawaje. Nawet o tym mówiłam Karolowi, jak już byliśmy na Hawajach, to nie mówiłam tego tak bardzo otwarcie, że to jest takie miejsce moich marzeń, dlatego że zawsze wydawało mi się nieosiągalne. Bo wiecie, Stany to zawsze miałam taki dream, American dream i zawsze marzyłam o tym, żeby tam polecieć i zwiedzić, ale wiedziałam dokładnie, że kiedyś to osiągnę i kiedyś tam pojadę. A Hawaje wydawały mi się takim bardzo odległym kierunkiem, który już będzie ekskluzywną formą spędzenia wakacji. Czyli żeby pojechać na Hawaje, naprawdę musiałabym, nie wiem, poczekać 10, 15, 20 lat, bo myślałam, że wcześniej tego nie doświadczę. A tutaj fajnie, że mogliśmy właśnie ten finał zrobić na Hawajach i mogliśmy polecieć tam całą ekipą. Naprawdę było super. Ja bardzo mile wspominam ten wyjazd i odwiedziłam naprawdę przepiękne miejsca. I nawet jak zawsze powtarzałam, że moim ulubionym miejscem jest Malibu w Kalifornii, to teraz nie wiem, czy Hawaje go nie przebijają pod względem widoków, czyli właśnie pod względem tego piękna. Bo naprawdę ta plaża, na której mam tą fotkę, albo właśnie nagrywaliśmy tę scenę do teledysku z Karolem, no była czymś, co mnie totalnie oczarowało i tam są też piękne zachody słońca. Ale mimo wszystko, jeżeli miałabym powiedzieć o takim moim ulubionym miejscu na ziemi, do którego bym bardzo chętnie chciała wracać, to jednak zostaje to Malibu, bo z Malibu mam takie fajne wspomnienia i to jest naprawdę super, super miejsce. Patisony można by było sobie odpuścić, ale jak mus, to mus. Kolejną rzeczą imbir do sushi, ale ja ogólnie imbir do sushi lubię i chętnie go sobie skosztuję. On ma też coś takiego, że on jest taki, że powoduje takie pieczenie w gardle, ale jak go sobie zjem, mam takie wrażenie, że teraz już nie będę chorować przez około 2 tygodnie na pewno. To jest pytanie, na które ja sama nie znam odpowiedzi, ale dałam je tutaj, żeby też trochę więcej wam o tym opowiedzieć, bo było dużo takich pytań, czyli ile sezonów będzie trwać ekipa, czyli jakby ile sezonów będzie ekipy. Powiem wam, że nie mam pojęcia, ile sezonów będzie ekipy, oby jak najdłużej. Ostatnio nawet rozmawiałam o tym z ekipowiczami i tak sobie śmialiśmy i mówiliśmy, że ciekawe, czy na przykład, nie wiem, w 10. sezonie ekipy będziemy razem z naszymi dziećmi się spotykać i tak dalej, tak dalej. Kto wie? Problem. Wydaje mi się, że to jest na tyle nieprzewidywalne, że nie wiemy, co się wydarzy nawet za rok, a co dopiero za kilka kolejnych lat. Ale sezon 4 jest. Witam się z wami w 4. sezonie i mam nadzieję, że będzie też 5. Ale jak będzie wyglądał, tego jeszcze nie wie nikt. Kolejna rzecz przed nami. Pokuszę się tutaj o frytasy. Albo może właśnie na kontrastu te czekoladki na przykład. O. Który z domu na Hawajach był najfajniejszy i najbardziej ci się podobał? Jeżeli chodzi o domy na Hawajach, to jak widzieliście, mieliśmy naprawdę bardzo fajne domy, szczególnie też w Los Angeles mieliśmy też bardzo fajne domy.
byłam. I tam z kolei też wylosowaliśmy z Karolem na pokój. Ale powiem wam szczerze, że dom Justina Biebera robił super wrażenie. Naprawdę był przepiękny, była to najprawdopodobniej najfajniejsza chata, w jakiej będziemy kiedykolwiek w życiu. Bo nie wiem, czy może być jeszcze lepsza chata, bo tam był basen, kort tenisowy, pole do golfa na tym, była skocznia, naprawdę było mnóstwo rzeczy. Ale chyba najfajniejszy taki klimacik miał ten dom numer 2. Ten dom na Hawajach, właśnie tam, gdzie była ta najpiękniejsza plaża. Tam był też taki super basen, on miał właśnie ciepłą wodę. I tam jakoś taki fajniejszy był. Wydaje mi się, że nawet jakbym chciała wrócić, to niekoniecznie chciałabym wrócić do tego domu Justina Biebera, mimo tego, że był super i był naprawdę genialny, ale po prostu vibe fajniejszy był w tym drugim domu i on był taki bardziej cieplejszy, taki typowo surferski, więc to mi się w nim bardzo podobało. Czekoladki odhaczone, lecimy dalej. Burger jako kolejny. Burger z grubej buły. Kto mnie śledzi od dłuższego czasu, wie co to znaczy. Oho. Mogłabym oddać tego burgera z grubej buły, żeby mogła nie odpowiadać na to pytanie, bo pewnie będzie dużo kontrowersji później, jak to odpowiem. Ale i tak odpowiem, bo powiedziałam, że odpowiem wszystko. W każdym razie, pytanie brzmi, co ze studiami? Wezmę sobie muszę kryza i będzie gitara. Zawsze jestem tak uciapana, jak jem tego burgera. Po prostu po nos mam wszystkie możliwe dodatki. No. Bardzo dobre. Jeżeli chodzi o studia, miałam takie podejście, że je trochę olewam i że po prostu mam za dużo zajęć, żeby też móc się skupić na tych studiach, szczególnie na tym piątym roku i faktycznie wiem, że trochę jestem nieodpowiedzialna, że rezygnuję ze studiów na piątym roku studiów, dlatego że po prostu szkoda tego jednego roku i mogłabym to dokończyć, ale dla mnie ten piąty rok będzie mimo wszystko i tak bardzo wymagający, żeby napisać pracę, żeby zdać wszystkie egzaminy jeszcze dodatkowo, mam jeszcze jeden taki zaległy egzamin do napisania i po prostu stwierdziłam, że teraz już, że to nie jest dla mnie, w sensie, że nie czuję się po prostu na siłach, żeby to dokończyć na razie i że do niczego nie jest mi to potrzebne. Że nawet jeśli bym fajnie jakby nie nagrywała na YouTubie, nie byłabym influencerką i tak pewnie robiłabym coś innego. Tak naprawdę teraz mam lata swojego życia najlepsze i mam to swoje 5 minut, które muszę wykorzystać na maksa. Wiecie, mam propozycję, żeby jeździć na wyjazdy. No żyć takim życiem, które jest totalnie spełnieniem moich marzeń. Nie chcę robić niczego na siłę i tylko po to, żeby po prostu powiedzieć komuś, a wiesz co, mam papierek, bo skończyłam prawo. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Więc stwierdziłam, że na razie je odkładam. No i internet teraz zawsze. Verso wrzuciła studia. Ale burger jest mega dobry. Zanim ja bym go tutaj zjadła, to myślę, żeby to trwało z 15 minut, bo on jest ogromny i tak to jest połowa. Drugą połowę zostawiam dla Karola, bo Karol lubi tego burgera. Takiego burgera trzeba koniecznie czymś przepić. Prawda, wolałabym przepić czymś normalnym niż sokiem z kapusty, ale jestem mega ciekawa, jak smakuje sok z kapusty. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Na przykład woda z ogórków kiszonych, wydaje mi się, że mogłabym na chillu sobie tak wypić. Czy chcesz otworzyć sklep Verso Store stacjonarnie, nie internetowo? Kurde, strasznie kwaśne to, ale nie jest aż takie najgorsze. Da się wypić, naprawdę, nie jest złe. Zawsze to było takie moje założenie docelowe, że chciałabym, żeby właśnie Verso Store miał swój sklep stacjonarnie. I dążę do tego. Myślę, że fajnie byłoby to zrealizować. Jest to jeszcze teraz odpowiedni czas, bo jednak teraz wszystko zmierza do tego, żeby robić te zakupy przez internet, a niekoniecznie właśnie stacjonarnie. I teraz właśnie w dobie nawet pandemii, to jakby ten otwieranie sklepu stacjonarnie nie służyło, ale może to się zmieni, bardzo bym chciała. Dajcie znać, czy wy na przykład chcielibyście, żebym miała sklep stacjonarnie i czy właśnie dla was byłoby to fajniejsze rozwiązanie. Ale też właśnie myślałam, że na przykład nawet niekoniecznie można by było tam robić zakupy, ale na przykład zobaczyć, przymierzyć te rzeczy, taki właśnie bardziej showroom, a nie sklep, ale dajcie też znać, bo niektórzy na przykład mają coś takiego, że nie lubią robić zakupów internetowo, a niektórzy stacjonarnie, bo to tak właśnie każdy sobie gdzieś tam wybiera i dopasowuje to pod siebie. Ja już czuję, że jestem mega najedzona, lecę po fryty. Czy ktoś dojdzie jeszcze do ekipy? Na ten moment nic mi o tym nie wiadomo, żeby ktoś miał dołączyć do ekipy, ale wiecie, że na przykład ekipa ma wielu takich swoich przyjaciół ekipy i oni niekoniecznie są członkami ekipy, ale są tak blisko ekipy, że ludzie traktują ich tak, jakby to też byli trochę ekipowicze. Myślę, że na razie nie mamy w planach, żeby ktokolwiek dołączył, albo przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Oficjalnie do ekipy ostatnio dołączyła Paulina i to wiecie. Na razie po Paulinie nie mam żadnych takich informacji, żeby ktoś jeszcze inny do nas dołączał, ale może to się zmieni, to wiem. Odpowiedziałam, gdzieś nie zadam tych frytasów. Cynamonkę może. Czy zamierzasz pokazywać swoje przygotowania pod względem wesela czy ślubu? Myślę, że na pewno coś nagram. Wydaje mi się, że z ślubu nie, raczej z ślubu na przykład na pamiątkę. To jest też takie mocne, że jak sobie myślę o tym ślubie, to wiem, że mamy super operatorów i oni mogliby super nam nagrać ten film, ale tak naprawdę też trochę to są nasi znajomi, więc oni pewnie będą chcieli też siedzieć na naszym ślubie po prostu. No ale zobaczymy. Ja też pewnie będę wymagająca, Karol to już w ogóle, pod względem nagrania tego wesela i robienia zdjęć czy coś na stylu. Chcielibyśmy mieć pewnie fajnie to wszystko udokumentowane, ale czy damy to tak gdzieś dalej w obieg, to już zobaczymy. Może na przykład jakiś mały fragment, ale wydaje mi się, że całego wesela nie. Cynamonka jest mega dobra, jest lepsza nawet niż ta jagodzianka.
No ale na przykład takie przygotowania to zupełnie inna sprawa, bo niekoniecznie zdradzamy, co tam będzie, ale też się przygotowujemy i to jest też taki nowy etap naszego życia i też pewnie te przygotowania zajmą nam dużo czasu, więc zobaczymy. Nie chciałabym się jeszcze deklarować, że na pewno będę pokazywać Wam przygotowania, ale kurczę, pewnie bym chciała coś tam jednak Wam pokazać, na przykład jakieś wybór sukienki czy coś tam. W sumie to by było fajne. Widzowie z Instagrama decydują, którą sukienkę na ślub wybrać. Albo na przykład filtr z TikToka wybiera mi makijaż na wesela. Koło fortuny decyduje, jakie challenge musimy zrobić przed ślubem. Koło fortuny decyduje, kto zostanie świadkiem świadkową. Ogólnie to by mogło być całkiem mocne. Okej, zostały nam jeszcze 4 pytanka. Lecimy do kuraków. Kuraki, kurczaki, ja tak zawsze mówię, kuraki, bo Ziska tak zaczęłam. W ogóle Ziska ma takie swoje określenia na różne produkty i ja od niej łapię właśnie, na przykład zamiast cukierki, to mówi kierki. Na przykład jakieś różne takie określenia, ja to od niej szybko łapię. Tak samo na przykład oho, oho, to się wzięło wszystko z Zisy i teraz każda tak gada. Oho. Ostatnio miałam właśnie bekę, jak Karol do mnie napisał przed wiadomości, pisze oho, a na początku mówi tak, mówisz jak Zisa, nie mów oho. I ostatnio sam do mnie napisał oho, bo to jest zaraźli. Czy macie w planach przeprowadzić się z Karolem i Chmurką gdzieś indziej na swoje? Faktycznie już jesteśmy troszkę starsi i już jesteśmy z Karolem i na ze sobą. No w sierpniu będzie 4 lata. To tak, już w sumie mówiliśmy też chyba kiedyś o tym, że ten dom, w którym my teraz mieszkamy z całą ekipą, mamy umowę tego domu do sierpnia. I w sierpniu już nie możemy tutaj mieszkać w tym domu i też każdy gdzieś tam z nas chce już trochę iść, wiecie, na swoje, już też czujemy, że jesteśmy starsi. Ja powiem może za mnie, że jakby mieszkamy już długo z ekipą, ale jednak tak jak mieszkamy tyloma osobami, to już później jest ten wiek, mam 26 lat i w sumie dalej mieszkam, wiecie, z taką liczbą osób. A wydaje mi się, że nawet jakbyśmy mieszkali osobno, tak jak na przykład ja bym zamieszkała z Karolem, ktoś inny by zamieszkał ze swoją drugą połówką, to myślę, że tak naprawdę się nic nie zmieni, bo nawet teraz, mieszkając tutaj w tej części, ja za często nie widzę się na przykład z Wujasem czy z Kasią, którzy mieszkają tak naprawdę w tym samym domu, ale jednak innej części, wiecie, więc to będzie, wydaje mi się, że wyglądało bardzo podobnie. Tak zdradzę Wam, że tak, że mamy zamiar się przeprowadzić już trochę z Karolem na swoje, jak i też inni ekipowicze, to nie jest tylko nasz plan. Ale mam nadzieję, że nawet jeżeli będziemy mieszkać osobno, na przykład, nie wiem, w przyszłości będziemy mieć dzieci, mężów i tak dalej, będziemy i tak przywiązani taką więzią i dalej będziemy ekipą. Odpowiedziałam na pytanie i nawet nie zadam tego kurczaka. To są stripsy z KFC. Dajcie znać, co Wy wybieracie. Czy wybieracie kurczaki, nuggets z McDonalda, czy wybieracie stripsy z KFC? Ja wybieram stripsy z KFC. Stripsy z KFC są kozackie, ale tylko w niektórych KFC. Nie we wszystkich KFC-kach jest takie samo dobre jedzenie. Mam widelec, to oznacza tylko jedno. Zostały mi rzeczy niechętne do zjedzenia. Został mi czosnek, pomidory, szlone i pasztet. Pasztet jest jeszcze chyba gdzieś. Do niego przydałby się chlebek i by było spoko. Na pielgrzymkach się tak jadło. Chlebek, pasztet, normalnie jazda w drogę. Czosnek chyba marynowany. O, tutaj chętnie Wam odpowiem na to pytanko. Ale już jemyka. Powiem Ci szczerze, to jest kolejna rzecz, po której jak zjem to, to mam takie poczucie, że przez tydzień będę zdrowa i że żadne choróbsko mnie nie weźmie. Bo czosnek jednak, jak się je tak, takie główki czosnku, to takie ma się poczucie. Ale o wiele bardziej śmierdzi czosnek taki niemarynowany, bo ten marynowany nie jest aż taki, że go tak bardzo czuć. Że wiecie, huchnę i będziesz już trochę ten czosnek, ale nie aż tak bardzo, jakbym huchnęła, jakbym zjadła ten zwykły czosnek. Więc nie jest aż tak źle. Czy chcesz mieć drugiego psa? Jak tak, to jaką rasę? Mogę Wam tutaj zdradzić, że bardzo bym chciała mieć drugiego pieska. Już tak rozmawialiśmy nawet o tym z Karolem. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze trochę z tym czekamy i na pewno Was o tym poinformujemy, jeżeli już będzie to miało miejsce, ale już nie mogę doczekać. A jeżeli chodzi o rasę, to pomerania. My lubimy chmureczkę i bardzo lubimy tę rasę, więc myślę, że na przykład wtedy mogłaby to być druga chmurka, tylko że jeszcze innego koloru. Zjedzone i odpowiedzone. Pasztet czy pomidory, wybierajcie. Pasztet? Ty coś się uparłeś, Dawid, na ten pasztet. Błagam, jakby to był jeszcze chleb, to by było spoko, ale coś czuję, że to... No dobra. Kto z ekipy jest najbardziej rozsądny? Nie jest złe. Serio, pasztet jak pasztet. Jeżeli chodzi o osoby rozsądne z ekipy, to jest ich wiele. Mimo wszystko, mimo tych zwariowanych challenge i tak dalej, to wydaje mi się, że osoby z ekipy są też rozsądne. Ale jakbym miała wymienić jedną osobę, która jest tak najbardziej rozsądna, to wybrałabym chyba z tych, które najbardziej mi są znane. Czyli wydaje mi się, że Karola. Karol mimo wszystko jest bardzo rozsądny. Jak on tak przyszłościowo też myśli, też dobrze zarządza. On też bardzo kieruje się logiką, czyli jak coś dla niego jest logiczne i jest przemyślane i tak dalej, no to on w to już idzie. Więc wydaje mi się, że wybrałabym Karola. Wujas też jest taką osobą, która jest rozsądna. W ogóle wiele osób z ekipy jest rozsądnych. Ja też w miarę jestem rozsądna, ale chyba jego wybrałabym jako taką osobę najrozsądniejszą. Gdzieś tam każdy ma jakieś swoje rzeczy gdzieś tam, które zrobił bardziej lub mniej głupie. Jak na przykład niektóre challenge, jak zjedzenie glizdy na przykład. Ale tak życiowo to myślę, że właśnie Karol jest taką najbardziej rozsądną osobą. Ostatnia rzecz, moi drodzy, czyli pomidory suszone. To na co wszyscy czekają. Było dużo pytań o to, kto opłaca dom ekipy. Moi drodzy, widzicie tego pomidora suszonego? Nie wygląda on zbyt apetycznie. Na przykład w sałatce jest do romany. Ja lubię pomidory suszone w sałatce albo w jakimś makaronie. Jest mega dobry, ale tak raz miałabym to, tak patrzę na niego, to tak średnio to wygląda, ale dobra.
strasznie dużo tego oleju jest tutaj przy tym pomidorze. Ale odpowiadając na Wasze pytanie, to wielu osobom się wydaje, że właśnie za ten dom na przykład płaci Karol, czy płaci management albo cokolwiek, ale tak naprawdę w tym domu rozliczamy się każdy z osobna, kto mieszka za siebie. I tak różnie liczy, ze względu na to, że liczy się to częściami, czyli na przykład jak my mieszkamy w tej części, w tej pierwszej, razem z Karolem, z Martą, z Marcią i z Trombą, to my się tutaj rozliczamy względem pokoi. Ta kolejna część płaci też inną kwotę i ta kolejna część, trzecia, w której mieszka Michael z Pauliną i z Patecem, też płacą jakby za siebie i też płacą trochę inną kwotę, więc tak naprawdę każdy rozlicza się względem pokoi i każdy tutaj płaci za to, że mieszka w domu ekip. Z wszystkich tych rzeczy chyba największą ochotę miałam na tą suszkę. Nie, ja nie wiem, jakoś super często sushi, ale naprawdę na tą suszkę miałam największą ochotę i też najbardziej mi smakowała, ze względu na to, że ona nawet jak jest zimna, to dobrze smakuje. To by było na tyle w odcinku z gastrofazy. Takie produkty wybrałam na gastrofazę. Jeżeli chcielibyście kolejny odcinek tego typu, to koniecznie zostawiajcie łapkę w górę i koniecznie wpiszcie w komentarzach, jakie chcielibyście, bym wzięła do kolejnego odcinka produkty. No i jakie pytanka chcielibyście mi zadać w kolejnych odcinkach. Koniecznie też klikajcie w przycisk subskrypcji, wtedy będziecie na bieżąco z każdym filmem i nic Was nie ominie. Na przykład jeżeli nagram taki odcinek, to wtedy od razu będziecie wiedzieć i dostaniecie powiadomienie, jeżeli klikniecie w przycisk z dzwoneczkiem. Od razu mówię. W opisie tego filmu znajdziecie też link do zrzutki, więc jeżeli możecie i macie jak wspomóc tą zrzutkę, to Was do tego zachęcam. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa, pa!